Czołem, żołnierzyki moje kochane, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony kłania się nisko kapitan Rutein. Zapraszam na kolejny odcinek serii Eye in the Sky, czyli Oko na niebie z gry Helet Lustych. Oko na niebie rozszerzy się co nieco też na inne gry, na przykład choćby na Postscriptum i Skład, no ale tu w najbliższym powiedzmy sobie terminie to zobaczycie. Moi drodzy, serwer SSO Event bez artylerii, bez czołgów ciężkich, tryb ofensywny. Ofensywa, mapa Omaha, drużyna niemiecka naciera, drużyna amerykańska się broni. No i zaraz przejdziemy do komentarza, to oczywiście poproszę o kciuk w górę, bo o tym bardzo często zapominacie, oglądacie, a to pomaga zasięgom. Komentarz taktyczny, nietaktyczny, a myślę, że będzie co komentować po obejrzeniu tej rozgrywki. Ja już ją obejrzałem, bo już ją raz komentowałem, powiedzmy sobie w ten sposób. Nagrałem, ale mikrofon przestał działać i się nic nie nagrało, czyli 40 minut prawie komentowania poszło na marne, więc nagrał się sam ekran. Dobrze, moi drodzy, oczywiście subskrypcja, dzwoneczek notyfikacji będą bardzo, bardzo mile widziane i odwiedźcie mnie na moich social mediach. Jestem na Twitchu, Twitterze, Facebooku, Instagramie, gdzie chcecie, to zajrzyjcie i zostawcie followeczka oczywiście. Dobra, przejdźmy teraz do przedstawienia obu drużyn. Mamy drużynę amerykańską, która się za wszelką cenę stara obronić pierwszy punkt. Drużyna niemiecka, która będzie nacierała, i drużyna niemiecka podjęła tutaj decyzję o natarciu frontalnym przy wykorzystaniu czołgów średnich PZ-4. Nie widzę żadnych dział jeszcze w użyciu, dlatego że zamiast na przykład artylerii można budować tutaj działa, można budować umocnienia. No i w tej chwili jestem ciekawy, jak będzie wyglądała tutaj taktyka drużyny broniącej, czy szeroko na skrzydłach z mocnym środkiem, czy też ewentualnie będą bronić mocno środka i ewentualnie balansować pomiędzy lewym, prawym skrzydłem, czy wystarczy im garnizonów, czy też wybudują prawidłową obronę na, powiedzmy sobie, kolejnych punktach. Sorry, przepraszam ci kolego, ale ja w trakcie komentarza niestety do składu nikogo nie przyjmuję, więc jestem bardzo ciekawy, dlatego że widzieliśmy już tą rozgrywkę i tutaj chciałem powiedzieć, te dwie rozgrywki na tej samej mapie nie znaczą, że są takie same, moi drodzy, dlatego że mogą być zupełnie. Tu w tej grze jest to piękne, że możesz mieć tą samą mapę, możesz mieć dwie zupełnie, trzy, 40, 50 zupełnie innych rozgrywek. I tutaj myślę, że będzie też dobrze popatrzeć na tą rozgrywkę z tego względu, że można będzie wyciągnąć bardzo, bardzo ciekawe wnioski, szczególnie też dla tych nowych graczy. Tryb ofensywa jest bardzo trybem specyficznym. Tutaj bronimy punktu, jak już go stracimy, to nie możemy go odzyskać. Po tym bardzo szybko musimy wycofać się na kolejny punkt, który bronimy, umocnić tam pozycję i bronić go za wszelką cenę jak najdłużej, aż do wyczerpania limitu czasu. Mesjasz, witam w czołgu PZ4, witam czołgistę, witam swojego jednego z najwierniejszych subskrybentów i moich komentatorów, z tego względu, że jak już Mesjasz komentarz napisze, to nieraz można i kurczę książkę by po sobie też, powiedzmy sobie, napisać, nie? Bo, ale bardzo, bardzo dziękuję, bardzo lubię wnikliwe komentarze pod filmami, rzeczowe, wnikliwe, konkretne i to mi się bardzo podoba, dlatego utkwił mi w pamięci. Macieju, też pozdrowionka. Dobra, lecimy. Mamy tutaj tak, lewe skrzydło amerykańskiej obrony tak jakby puściło, jest dziurawe. Nie wiem, o co chodzi, nikt go nie zabezpiecza, a drużyna niemiecka się tutaj wdziera swoim prawym skrzydłem. Powoli toczy się czołg w osłonie, powiedzmy sobie, paru piechociarzy. Głównie obrona, widzimy, amerykańska skupiona jest na punkcie, paru żołnierzy gdzieś tam na prawym skrzydle. Mam nadzieję tylko, że wystarczy im tutaj determinacji i garnizonów. Tak jak mówię, bardzo, bardzo ważne jest to, by reagować na to, co się dzieje w tym trybie, ok? Musimy patrzeć na mapę, to jest tak jakby gra w szachy. Widzę przeciwnika z lewej, ok, muszę go zablokować, muszę też zbalansować siły pomiędzy jednym punktem, drugim, obroną, atakiem tamtego punktu, bo obroną może też być atak, ale musi być to mądrze przeprowadzone, ok? Mamy tutaj drużynę niemiecką, która okopami, środkiem, frontalnie przedarła się w tej chwili pod rozdroża i zagrażają już bezpośrednio punktowi. Drużyna, tam widzicie, daleko tam przy tym dymie, z prawej strony idą już Niemcy. Ten czołg PZ-4 tam jedzie, tam też idą Niemcy. Mamy tutaj Delete i Dziku.
dwóch doświadczonych wyjadaczy podchodzą, no dziku, poobserwujemy troszeczkę dzika, co on tu wykombinuje. On kombinuje tak jak to powinno być, nie? Czyli widzę dziurę, no to wchodzę, no i zaczynam flankować przeciwnika. Ja włączyłem wam to podświetlenie, żebyście widzieli, gdzie dani żołnierze są, ok? Bo w nowym adminkami niestety jakoś dziwnie nie chcę wszystkich od razu pokazywać, pokazuję tylko tych, których ja ewentualnie widzę w tej chwili na swojej kamerze, którzy nie są za obiektami, więc w tej chwili po prostu to włączyłem, takie podświetlenie. Jak widzicie, strony są dość zbalansowane, mamy i po jednej, i po drugiej stronie dość doświadczonych graczy, mamy też i sporo nowych graczy, mamy takich średnio zaawansowanych, ale wiemy, że ostatnio niestety ten poziom troszeczkę spadł, poziom wyszkolenia taktycznego, powiedzmy sobie, i operacyjnego, no i zobaczymy, jak tutaj to chłopakom pójdzie. Na razie widzę, że Niemcy wdarli się tym środkiem i coraz więcej idzie. Dziku tutaj wszedł na flankę i nęka teraz przeciwnika. Podejrzewam, że idzie, chce znaleźć garnizon. Jak znajdzie garnizon obronny, no to Amerykanie będą mieli duży problem. Chyba go znalazł, widzi garnizon, widzi zaopatrzenie. Zginął właśnie przy tym garnizonie człowiek, który się na nim odrodził. No i mamy garnizon, patrzcie, zagrożony. Mamy oczywiście drugi. Są teraz, zauważcie, bardzo blisko siebie, z tego względu, że po ostatnich zmianach Ferlet Luz można je dużo bliżej siebie stawiać. No ale dobra, przejdźmy teraz do komentarza dalej, do technikaliów. O technikaliach sobie porozmawiamy kiedy indziej. Posłuchajcie, co ja zauważyłem w tej chwili. Prawa strona, tam ci żołnierze bronią niczego w tej chwili. Atak idzie środkiem, powinna pójść komunikacja. Panowie, wracać na obronę, redeploy na obronę. Nie jesteście potrzebni na prawym skrzydle, nie robicie żadnej roboty, bo w tej chwili tej roboty nie robią. W tej chwili robota musi być zrobiona tutaj, tu musi być zrobiona na lewym skrzydle i na środku, dlatego że tędy idzie główny atak. Tutaj idą czołgi. Ja wielokrotnie słyszałem, jak komander mówił: budujcie działa, bo nie będziemy mieli czym walczyć z czołgami. Nikt tych dział nie budował, nie widziałem, żeby ktoś wybudował jakieś działo przeciwpancerne, a wiemy, że w poprzedniej rozgrywce komentowanej na tej samej mapie, w tym samym trybie, na tym samym serwerze, drużyny i jedna i druga używały tych dział, powiedzmy sobie, masowo używały dział przeciwpancernych zamiast artylerii i było to bardzo, bardzo skuteczne, a przynajmniej było też odstraszające. Te czołgi nie hasały sobie jak u siebie, a w tej chwili, jak widzicie, mamy PZ4, lekkiej osłonie piechoty podjeżdża w tej chwili na ten pierwszy punkt, no i wygląda to dość ciekawie, no dość ciekawie dla Niemców, nieciekawie dla Amerykanów, z tego względu, że mają w tej chwili problem z tym, żeby przedrzeć się gdziekolwiek dalej niż ta pierwsza jednopiętrowa stodoła. Do bramy nie podejdą, tam wali czołg, zaraz już w tej chwili multum piechoty niemieckiej wchodzi również na punkt, mamy gdzieś tam jeszcze z prawej strony Lusza, mamy drugi czołg PZ4, zaraz jakieś 50 metrów za tym, który widzicie w tej chwili na mapie. To widać, jak strzelają przy takiej natłoce, przy takim natłoku, powiedzmy sobie, ogniu, takiej przewadze ogniowej. No, nie widzę tutaj. Dobra, jeden garnizon szedł na rozdrożach aliancki. Niemcy podchodzą, zaraz znajdą ten drugi. To jest właśnie problem ze stawianiem garnizonów jeden przy drugim, po prostu. Wróg znajdzie jeden, zaraz widzi drugi i w ten sposób pozbywamy się dwóch garnizonów. No w tej chwili jakieś ostateczne rzutem, powiedzmy sobie na taśmę, ostatnie podrygi Amerykanów na tym punkcie, dlatego że już go tracą. Tamci żołnierze na widzicie tam z lewej strony tam ekranu, tam jest ich więcej biegnących w tą stronę. Nie wiem po co w ogóle. Ten punkt już jest stracony, tu powinna paść decyzja od komandera. Okej, panowie, dobra, cofka na nas. Tu już jest koniec, game set, mecz, nie wybronimy tego, proszę wszystkich, redeploy. I komunikacja powinna pójść po stronie SLi i od SLi na tym niższym szczeblu, na powiedzmy sobie szczeblu drużyny. Tu już nie ma co bronić, tu nie ma, a najlepsze jest to, co w tej chwili, co usłyszałem, nie mamy garów na baterii tylnej, czyli na tym kolejnym punkcie, który będą bronić, nie ma garnizonu wybudowanego do obrony. Moi drodzy, nie wiem, totalny chaos i rozpierducha, bym to powiedział, w ten sposób, bo w tej chwili no, Niemcy wjechali jak do siebie, zaparkowali PZ4 w ogródku, poszli pozbierać jajka, już marzą sobie jajecznicę na kiełbasie, nie? No bo tak to wygląda. Nie mam pojęcia żadnego, co w tej chwili drużyna amerykańska chce osiągnąć, biegnąc na ten punkt. To jest wszystko chyba kwestia nieznajomości trybu. Chyba nikt nie wytłumaczył części żołnierzy, na czym polega ten tryb. Tak jak powiedziałem, jeżeli tracicie już punkt, który bronicie, to przenosicie się do następny, do obrony i tam macie limit czasowy. Jak wciśnijcie sobie tab,
wyświetli wam się, ile czasu jeszcze macie do obrony i przez jak długo musicie utrzymać ten punkt. Tu nie musicie utrzymać wszystkich punktów, wystarczy, że na jednym punkcie uzbroicie się tak i tak się ustawicie, że powstrzymacie przeciwnika, powiedzmy sobie, przez te 15, 20, 30 minut. Nie jest to łatwe do zrobienia, szczególnie gdy przeciwnik jest sprytny i porusza się, powiedzmy sobie, jak to mówią, no wie, gdzie idzie, ma cel, prawda? No bo w tej chwili, popatrzcie, mamy garnizon postawiony, nie wiem, ale na baterii tylnej dalej nie ma garnizonu do obrony. Bardzo niemiło się na to patrzy, z tego względu, że tak jak powiedziałem, patrzcie, tu jest, tu widzicie tam pojedynczego żołnierza, te stodoły wielkie, to jest punkt, który będą bronić, a żołnierze odradzają się gdzieś dwa sektory, sektor dalej, powiedzmy sobie, na punkcie, na którym już nie powinni, w tej chwili cofają się, tu już powinni budować jakieś umocnienia, jakieś zasieki, jakąś linię bunkrów, cokolwiek, działo gdzieś z tyłu przeciwpancerne, by trochę umilić życie tym czołgom niemieckim, które mogą ich rozjechać, bo nie oszukujmy się, w tej chwili naliczyłem Lusza i dwa PZ-4, może być ich więcej nawet. Tam w dali widzimy przemieszczające się ciężarówki niemieckie, co mnie bardzo, bardzo zastanawia, czy tutaj zaraz atak nie pójdzie gdzieś z tyłu. Tam widzicie, z lewej strony macie katedrę. Czy od tej katedry nie pójdzie jakiś atak? Bo ja, patrząc na mapę, to oczywiście też bym chciał właśnie to zrobić, żeby pójść szeroko, żeby przynajmniej jeden skład wdarł się gdzieś na tyły przeciwnika, tam wybudował sniki garnizon, taki cichy i gdzieś właśnie w momencie, gdy pójdzie przedni atak, gdy, powiedzmy sobie, troszeczkę rozproszymy przeciwnika, wtedy zrobić push gdzieś z flanki, gdzieś z tyłu, by wedrzeć się w linię obrony i takim niespodziewanym atakiem roznieść przeciwnika. No tak, to niestety, moi drodzy, wygląda, że w tej chwili Amerykanie tutaj biegają po punkcie, ale jakoś tak nie ma w tym za bardzo celu. No, mamy pierwszych zwiadowców niemieckich, którzy wchodzą już na punkt, powiedzmy sobie, pomalutku, tą linią drzew, to było do przewidzenia, tutaj zbyt wielkiego tego, i patrzcie, mamy Lusza, jedzie i mamy moment taki, what the... Serio? Nie mam pojęcia, kto siedział w tym Luszu, ale powiedzmy sobie, no, gratulacje za radosną twórczość, bo wyjechać Luszem na wprost Shermana, no to powiedzmy sobie, to jest radosna twórczość. Ja bym powiedział, tu trzeba uciekać, nie? Ale nic. Dobra, mamy czterech żołnierzy niemieckich podchodzących w tej chwili pod punkt. Jeden padł, no i zostało trzech, takie pierwsze próby. Dobra bazuka poszła. Nie wiem kto to z tej bazuki strzelił, ale bardzo, bardzo dobry strzał, prąsiki. Jeżeli oglądasz, to wal w sekcję komentarzy. Bardzo, bardzo miły, bardzo dobry strzał, fajnie wymierzony. No i tutaj ten pierwszy drobny atak niemiecki powstrzymany. Ale popatrzcie, co mnie bardzo martwi, to to, że drużyna amerykańska jest tak rozrzucona po mapie. Dalej na punkcie jest zbyt mało, tu przynajmniej 2-3, w tym trybie przynajmniej 2-3 pełne składy powinny być na punkcie, w jego obrębie, by po prostu cały czas, a popatrzcie, jak oni wysoko są wysunięci, zaraz zobaczymy. No mamy tak, PZ-4 podjechała, jeden strzał, mamy pojedynek pancerny, wiecie, że ja je lubię, no i niestety Sherman dokonał żywota, chciał zająć swoje miejsce w obronie, ale niestety, no w tej chwili przynajmniej jego wrak zastawi drogę do jazdu do punktu. Czyli mamy, tak, mamy Lusza, mamy dwie PZ-4 podjeżdżające na, powiedzmy sobie, czołowy atak. Nie wiem, czy oni będą czołowo atakować. Z tego, co widzę na mapie, tego, co mi blinka tam, w świetle błyska płyta lotniska, moi drodzy, siadła flanka i na tyłach. Teraz Cezar, właśnie nasz dowodzący, zauważył, że mamy plecy. I to grube plecy. I oprócz tego mamy Lusza na tyłach, na garnizon podjechał i ten garnizon zmasakrował. Jakim cudem on się prześliznął? On się prześliznął tak sprytnie, że nawet ja go nie zauważyłem, moi drodzy. To było fajne zagranie. Co gorsza, oprócz komandera, który to zauważył, nie słyszałem żadnej komunikacji, żeby ktoś coś powiedział. Piękny skok Lusza, normalnie jak Adam Małysz. Nie wiem, ocena, tak myślę, 8,5, 9.
Całkiem niezły skok. No w każdym razie tracimy punkt, tak jak to komander zauważa, tracimy punkt, ale nie słyszę, to jest coś, co myślę szwankowało podczas tej rozgrywki. Komunikacja, moi drodzy, z tego względu, że nie słyszę tutaj. Daje się, komander mówi, prosił na początku rozgrywki o nody, prosił o to, o działa, prosił o to, jakoś nie słyszę wielkiego odzewu i nie wiem dlaczego. Może część oczywiście SL jest z zagranicy i nie rozumie polskiej mowy, ale tutaj trudno powiedzieć. Trudno mi jest powiedzieć, tak jak patrzyłem po nikach tych SL-i, no to widziałem tam polskie niki, więc trudno tutaj mi stwierdzić. Mamy uszkodzoną PZ4, chyba nie wiem, czy teraz wyszukują sytuacji. No w każdym razie ładnie markują ten atak, bo to jest markowanie ataku, prawda? To nie jest pełny atak frontalny, to jest markowanie ataku. Atak idzie tam z tyłu, moi drodzy. Tylko że co mnie bardzo martwi, to tak, mamy Lusza, który praktycznie wjechał już na punkt. Mamy drużynę amerykańską, która w sektorze D4 siedzi, zamiast siedzieć w sektorze D3 bądź C4 i tam blisko punktu bronić tego skrzyżowania i rozdroży, no bo tak to by było trzeba zrobić. No w tej chwili mamy, powiedzmy sobie, całe składy niemieckie przedzierające się przez linię obrony, niepostrzeżenie. Muszę powiedzieć, że tutaj widzę, znaczy na pewno nie słyszę komunikacji, myślę, że komunikacja na poziomie tym najniższym, czyli drużyny, też nie wyglądała lepiej. I na tym chyba polegał problem. W tej chwili patrzcie, mamy atak idący z tyłu na linię obrony, mamy atak idący z przodu na linię obrony i w tej chwili mi się wydaje, że tutaj będzie naprawdę trzeba było przeprowadzić taki kontratak lewoskrzydłowy na tych atakujących lewą stroną, jednocześnie odpierając frontalny atak, ale bez dział będzie ciężko, bo mamy dwie PZ4, mamy gdzieś tam jeszcze z tyłu Lusza, mamy piechotę i w tej chwili nawet pojedynczy Shawk Sherman nie dałby rady, aczkolwiek w poprzednich widzieliśmy, że dawał radę. Jeden Sherman dał radę normalnie przeciwko działu przeciwpancernemu i dwom czołgom PZ4, nie? Także możecie poszukać sobie, jest właśnie w Eye in the Sky jeden z takich odcinków, w którym to Sherman dał radę i to bardzo dobrze dał radę. No tutaj by było ciężko. Dobra, poszedł bombing takim ostatnim rzutem na taśmę. O i tutaj z krzaka wyszedł powiedzmy sobie żołnierz i poskładał atakującego. Tylko tak mi się wydaje, zobaczcie, oni wszyscy, cała drużyna obrońców, zamiast wybudować garnizon tu na punkcie, obudować go, to oni cały czas odradzają się w sektorze D4. O co tutaj chodzi? Nie za bardzo rozumiem. Tak patrzę na tą rozgrywkę i muszę powiedzieć, że nie rozumiem jej. Nie rozumiem, o co chodzi i co się stało. Ja myślę, że tutaj komander był zbyt grzeczny, bo tak nie oszukujmy się, mi by cierpliwości nie straciło, jakbym coś takiego widział, dlatego że w tej chwili do obrony nie ma nikogo i punkt Niemcy biorą za darmo. Zobaczcie, frontalny atak wjechał jak do siebie, zaparkowali znowu na podwórku PZ4, dwie PZ4, no co jest lepsze niż jedna PZ4, dwie, no to sobie zaparkujemy, a czemu nie? No i moi drodzy, mamy tutaj problem, dlatego że w tej chwili tamto prawy skrzydłowy atak niemiecki jest bardzo wysoko wysunięty i ma świetną pozycję do natarcia na kolejny punkt, czyli zachodnie Verwil. No i zobaczymy. Bateria tylna padła. W tej chwili ci wszyscy Amerykanie, którzy znajdują się jeszcze tutaj w obrębie baterii tylnej, powinni przycisnąć guziczek redeploy i odrodzić się na garnizonie na zachodnim Verwil, tam wybudować umocnienia, dlatego że Niemcy nadchodzą, nie? The winter is coming. I zauważcie jedną rzecz, zachodni Verwil schodzi, moi drodzy. Tak, już schodzi. Dlatego, że w międzyczasie, nie wiem kto z was, czy zauważył, czy nie, ale drużyna zwiadu robiła robotę i nękała tych starających się wybudować jakąkolwiek infrastrukturę logistyczną na zachodnim Verwil. Tak właśnie od tego jest drużyna zwiadu, by nękać na tyłach przeciwnika i właśnie to robili. Więc w tej chwili drużyna przeciwnika doskonale wie, gdzie stoją garnizony, więc może pójść bombing, można przypuścić tam dokładny atak, można zrzucić
Airheada i z niego puścić atak na plecy. No moi drodzy, znowu drużyna amerykańska złapana z portami w dole. Normalnie nie wiem, co się dzieje. Trudno jest mi to powiedzieć, ale tutaj powiedzmy sobie składy Delta, King i Negat powinny dostać po uszach od komandera i to w trybie natychmiastowym, zasiedzenie sektor dalej, nie cofanie się do obrony, bo nie ma najmniejszego sensu to, co w tej chwili robią. Punkt jest stracony, tutaj prompsiki i brawa dla wszystkich, którzy zauważyli sytuację, cofnęli się do obrony, ale muszę powiedzieć, ciężko jest cofać się do nieprzygotowanych pozycji obronnych bez konkretnego rozstawienia. Słuchajcie, oglądaliśmy tą rozgrywkę, powiedzmy sobie, z tej mapy, tego samego trybu, też z eventu właśnie, parę tygodni temu i muszę wam powiedzieć, tam obrona była niesamowicie zorganizowana, tam składy wręcz balansowały pomiędzy jednym garnizonem, a drugim, o patrzcie, puma podleciała, kurczę, prosto dla Shermana pod lufę, niezbyt roztropnie, no ale tak to się właśnie kończy. Sherman fajnie, że się ustawił, jest tutaj do obrony, mam nadzieję, że będzie miał wsparcie w tej chwili tutaj swoich kolegów. No czyżby w Shermanie była muzyczka? Powiem tak, nie wiem co to zazwyczaj i skąd to taki zwyczaj, ale ja bardzo nie lubię, jak ktoś w trakcie rozgrywki, szczególnie w którą przegrywamy, rozsiewa na głośnikach, powiedzmy sobie, zakłócenia, no bo tylko w ten sposób można to określić, nie? Zakłócenia. Ja rozumiem w fazie przed rozgrywkowej, ale później to trzeba się skupić. Dobra, dziku wchodzi, choć jak broni. No niestety, choćak został wyczuty i wypruty, więc taka moja drobna sugestia, drogie załogi czołgowe, czy wszyscy grający. Słuchajcie, kanały głosowe są po to w tej grze, żeby się komunikować z nich, a nie puszczać przez nie muzykę. Może ktoś się zgodzić, może nie, ja to w sumie w nosie mam, nie? Ale takie jest moje podejście. Myślę, że większość z was grających w gry taktyczne, FPS-y też się ze mną zgodzi, więc tutaj pochwalić takiego zachowania, powiedzmy sobie, nie mogę, dlatego że to tylko i wyłącznie rozprasza i nie pozwala na właściwą komunikację, nie? Bo zakłócasz ten kanał dla wszystkich, którzy ewentualnie chcieliby używać tej komunikacji głosowej w pobliżu też i ciebie. Więc dobrze, moi drodzy, jak widzimy, idzie atak, pięknie przeszła drużyna niemiecka do ataku z jednej strony, z drugiej, o! Krzyżowanie, normalnie, busy się na tym niebie zrobiło. Drużyna niemiecka przeszła z tej lewej flanki pięknie na kolejny punkt do ataku, kolejnego punktu. Tutaj w ogóle nawet zauważcie, tak jakby sobie drużyna niemiecka odpuściła zupełnie frontalny atak. Tam oczywiście jest on, prowadzone są za działania zaczepne, ale stwierdzili, skoro mamy tutaj taką wielką dziurę i nikt nas tu nie atakuje, no to wchodzimy, panowie, no i wchodzą. Tutaj oczywiście Greyhoundzik jeszcze starał się coś zrobić, ale dostał postrzał z Panzerfausta w silnik. W tej chwili Adiam wyskoczył, jeszcze Hogu, bronią tej kaplicy, ale coraz więcej Niemców wpada na punkt. W tej chwili, tak jak patrzę, to jeszcze PZ4 wjeżdża też na punkt. Oczywiście poszedł bombing w tej chwili. Patrzcie, mamy tam tego Greyhoundzika. Jeszcze coś starszy walczy, dostał własnym bombingiem i też szedł. No ale tutaj myślę, komander podjął dobrą decyzję o rzuceniu tych bomb, a drużyna w Greyhoundzie po prostu nie zerknęła na mapę, bo to też trzeba się orientować i słuchać, co się dzieje, że idzie bombing. Ja jak słyszę, idzie bombing, to od razu zerkam na mapę, patrzę, gdzie on pójdzie. No, wygląda to powiedzmy sobie ciężko, ale walki trwają i jeszcze chłopaki się trzymają, tylko tak jak mówię, ja bym chciał tutaj widzieć całą drużynę broniącą tego punktu, no i teraz odradzają się kolejni żołnierze na garnizonie, jednak niemiecka drużyna, powiedzmy sobie, tą lewą flankę się zadomowiła na stałe i po prostu nią wpycha. Patrzcie, już w tej chwili nawet gdzieś tam stodoła, widzicie tą stodołę z lewej strony, tam też pojawił się żołnierz i SL i tam podejrzewam też będą szli Niemcy. Patrzcie, kolejny żołnierz się pojawia, więc już w tej chwili z dwóch kierunków, w sumie z trzech, bo frontalnie też podchodzą do tego punktu. Ciężko się na to patrzy, szczególnie wiedząc o tym.
wiedząc o tym, że chłopaki są, którzy się starali, bo słyszałem tą chęć obrony, ale niektórzy tak jakby w ogóle grali w inny tryb i muszę powiedzieć, że to bardzo, bardzo widać nieznajomość trybu, ale myślę, że no zobaczymy, może jeszcze zdołają stawić czoła na kolejnym punkcie, dlatego że na tym punkcie widzę, że po prostu Niemcy wjechali jak do siebie i zajmują, kurczę, kolejne obory i przeciągi, nawet studnie zajęli już Amerykanie, nawet nie mają się skąd wody napić. PZ4 wjechała w pole, tutaj jeszcze trwa drobny pojedynek, no ale muszę powiedzieć, że kolejny punkt poszedł dość łatwo, dość sprawnie Niemcy to zrobili i muszę powiedzieć, że no tutaj drużyna amerykańska naprawdę musi przemyśleć swój sposób działania, albo będą mieli bardzo duży problem. Duży problem jest z kolejnym punktem WN71, pomimo tego, że są tam bunkry, są tam umocnienia, moi drodzy, to mamy go dość blisko ostatniego punktu, który znajduje się w bunkrze na plaży, moi drodzy. I w tej chwili co drużyna niemiecka prawdopodobnie będzie starała się zrobić, to popatrzcie, oni już idą do ataku. Oni nie zajmują się tutaj pozostałościami, jakimiś resztkami żołnierzy. Nie, oni już tną do przodu. Już chcą po prostu złapać przeciwnika, kurczę, ze spuszczonymi porami, no bo to właśnie robią. Mamy czołg Sherman stojący w polu. Nasz komander, tutaj powiedzcie, komander niemiecki biegnie w tej chwili. Zobaczcie, rzucił sobie supplye. Czołg Sherman, nie wiem, czy go widzi, czy widzą te supplye, czy nie widzą. No powinien ruszyć do przodu, cokolwiek zrobić, no bo supplye spadną, jak tylko dotkną ziemi, to komander postawi garnizon i wtedy będą mieli dużo większy problem. No ale nic, zero reakcji tutaj od załogi czołgu. Tutaj mamy jakiś strzał gdzieś tam w daleko, ale no, są w tej chwili w otwartym polu, odsłonięci bez wsparcia niemalże piechoty swojej, co jest dużym problemem. Popatrzcie, ten punkt kolejny będzie tutaj w dole, widzicie? Tutaj w dole, a co tam widzicie w dole? Tam już macie, powiedzmy sobie, zwiadowcę, który maltretuje już, powiedzmy sobie, obrońców. Mamy już drużynę niemiecką, która wchodzi w tą pierwszą linię okopów. Tu jest gdzie się bronić. Na tym punkcie jest gdzie się bronić, tu tylko trzeba zorganizować. No niestety nie zostało to przemyślane wcześniej, nie stworzył się taki pluton logistyczny, który by zajął się budowaniem bunkrów i umocnień, zasieków, a wiadomo, że naprawdę to robi robotę. Jak się to dobrze zrobi, w dobrych miejscach postawi się zapory przeciwczołgowe, postawi się działa za tymi zaporami, to jest się w stanie naprawdę spowolnić działania przeciwnika. Tutaj niestety te działania spowalniające praktycznie rzecz biorąc nie istnieją, bo Niemcy idą jak walec, rozjeżdżają tutaj kolegów niestety jak walec drogowy. No i teraz zobaczymy, czy zostaną odcięci od plaży, bo w tym momencie ja bym się starał odciąć drużynę amerykańską od plaży, czy moja drużyna broniąca będzie w stanie tutaj zabezpieczyć to dojście do plaży, dlatego że stamtąd jadą czołgi, stamtąd idzie zaopatrzenie, no i tam jest dojście do kolejnego punktu. Jak przeciwnik pojawi się pomiędzy jednym punktem w tej chwili a drugim i zajmie tam pozycję, to będzie naprawdę bardzo, bardzo ciężko też z obroną kolejnego punktu, ewentualnie po utracie WN71. Dobrze, moi drodzy, no i tak jak widzicie, ja wiem, co mówię, tak jak nieraz grałem w tą grę, nieraz patrzyłem, co się dzieje, to jest naprawdę, oczywiście łatwiej jest analizować to po, ale jak się przegrało tysiące godzin w tą grę, to po prostu widać i się czuje rozgrywkę i wiadomo, gdzie, na jakiej mapie, jak atakować. No tutaj wędka, gania się z czołgiem w koło, grają pięknie tańcują, Ernest wyskoczył, posprzątał kolegę. No i tutaj nie wiem, kto to chyba REK 44, chyba dalej chyba, kurczę, Belek coś nadaje przez te głośniki, bardzo, bardzo niepoważne w tej sytuacji, naprawdę są w opałach, czołg kurza stopa, naprawdę widać, że ma problemy, bardzo niepoważne podejście do sprawy, muszę powiedzieć, no chyba, że słuchali jakiś ten, no to nie wiem, no jakiegoś meczu czy coś, nie mam pojęcia. No tutaj mamy tak, czołg Sherman stara się
stara się wycofywać, ostrzeliwywać. Drużyna tam na WN71, widzicie tam na wzgórzu jest właśnie WN71, po lewej stronie, w lew górny ekran, ale popatrzcie ilu Niemców i jak podchodzą. Popatrzcie, że drużyna niemiecka już wchodzi im na plecy, odcięła ich kolejnego punktu, od kolejnego punktu. Idzie bombing linią okopów, a dlaczego? Dlatego, że komander tędy biegnie, niemiecki komander tędy biegnie i będą przeprowadzali atak, czyli w tej chwili czyszczą te okopy w miarę możliwości, ile się da. Poszedł dobry bombing, no i w tej chwili będą chcieli odciąć, już odcięli drużynę amerykańską od kolejnego punktu. W tej chwili wchodzą okopami, linią okopów na punkt. Ja tutaj troszeczkę takiego rzutu z trzeciej osoby, żebyście sobie też popatrzyli, jak to z trzeciej osoby wygląda. Tutaj praktykant ładnie idzie, muszę powiedzieć, że jak na komandera idzie, pokazuje przodem normalnie, jak Rommel, który też ze swoim wojskiem szedł do przodu i walczył. W sztabie go praktycznie rzecz biorąc nigdy nie widywano. No i tutaj zobaczymy, jak daleko tutaj zajdzie, ale odcinają drużynę od plaży, co jest bardzo, bardzo niepokojące. Chociak, kurczę, belek został posprzątany. Nie wiem, czy tu jakieś działo strzela, czy mi się wydaje, że ktoś używa artylerii. No, mi się wydawał, że jest zabroniona. Dobra, ale nie zagłębiajmy się w szczegóły. Były zasoby, pojechała ciężarówka, zrzuciła zasoby, tutaj też leżały. Praktykant ściągnął te zasoby i patrzcie, wchodzą na punkt od tyłu, od strony plaży. To się nie powinno wydarzyć. I na dodatek jeszcze znalazł garnizon, ale tutaj strzelba, kurczę, to chyba nasz komander Cezar ze strzelbą, tak mi się wydaje. Nie wiem, ktoś tam ze strzelbą, ma taki piękny strzał, dlatego że jak dostanie ze strzelby, to ci można łyżeczką ze ściany zeskrobywać. Przepięknie shotgun chodzi w tej grze. Także, moi drodzy, wygląda to coraz gorzej. Tam mamy pojedynczy skład broniący dostępu od góry do tamtego kolejnego punktu. WN71, moi drodzy, zostanie zaraz stracone. A skąd? Dlaczego? Dlaczego tak mówię? Zerkaliście szybciutko, tam specjalnie wam nie pokazuję. Na lewą stronę mapy, ja tutaj swojej drużynie broniącej niestety nic podpowiedzieć nie mogę, dlatego że jestem bezstronny. Ja tylko komentuję, tylko nagrywam, ale jeżeli ktoś zerkał, to popatrzcie, co się dzieje tam z lewej strony mapy. Widzicie te punkciki mygające? To Niemcy biegną Niemcy. Nikt nie zauważył, że Niemcy wbiegają im na plecy. Bardzo jednopłaszczyznowa obrona niestety, która zostanie ukarana. Tutaj January, wielkie tam prąsiki, że budujesz te zasieki. Niestety późno, ale no, jak to mówią, lepiej późno niż wcale, ale w tej chwili na wiele się one już nie zdadzą, będą tylko ozdobą, dlatego że dostaliście plecy, moi drodzy, i to grube. Popatrzcie, garnizon tutaj jeszcze szybki, kurczę, nalocik, no i popatrzcie, wchodzą, tu jest ciężko podejść frontalnie z tego względu, że jest dużo odsłoniętego, mamy bunkry, mamy zabezpieczenia, mamy delete, tutaj razem do niego podjeżdża PZ4, wjeżdża na punkt i właśnie ten brak dział przeciwpancernych, brak ateków strzelających. Oglądaliście poprzednie rozgrywki Eye in the Sky i tam po prostu niebo było rozświetlane ilością pocisków przeciwpancernych, które leciała w kierunku czołgu, gdy tylko wjeżdżał na rubież otwarcia ognia. No tutaj tego niestety nie widać i szkoda. Także mówię, tutaj gdzieś błąd nastąpił. Sekcja komentarzy jest dla was otwarta, moi drodzy, i walcie śmiało, powiedzcie ewentualnie, co pominąłem. Jeżeli braliście udział w tej rozgrywce po jednej bądź po drugiej stronie, powiedzcie mi, jak wyglądała komunikacja, bo ze strony amerykańskiej ja muszę powiedzieć, że tutaj było parę osób i dla nich duże pochwałki. Ups, sorry, kurczę, dynka zabolała normalnie, tak przywaliłem. Dla nich duże pochwały za to, że się komunikowali, że się starali, ale ja wiem, że jeżeli ta komunikacja dalej nie dociera niż tylko twoje uszy, no to jest problem. Mamy PZ4 z obstawą piechoty, wjeżdża na punkt, mamy szeroko prawą flanką wchodzącą na punkt niemiecką piechotę, mamy piechotę wchodzącą od tyłu, od strony plaży, co nie powinno się dziać. Tam wystarczyłoby jeden SL i LMG na plaży gdzieś rozłożone, żeby temu zapobiec, no ale tu niestety, tak jak mówią mądry
Polak po szkodzie, w tym wypadku Amerykanin po hot dogu. Tutaj niestety już się nie da chyba tego punktu WN-71 obronić. No i co? Trzeba było przerzucić obronę na kolejny punkt. Miejmy nadzieję, że będzie ona tam lepiej przygotowana. Jednak po stracie WN-71, co niechybnie się stanie, będzie mały problem z tego względu, że tak zwany height advantage, czyli przewaga wysokości. Z góry strzelam, dobiega do wroga, który biegnie z dołu. Jest ten ogień łatwiej prowadzić, a przede wszystkim łatwiej jest kontrolować pole bitwy. Więcej widzę, mam większy zasięg i przede wszystkim strzelam z góry, co jest zawsze łatwiejsze. I mogę sprawniej przeprowadzić atak na kolejny punkt. No i muszę powiedzieć, że zobaczcie, ten tunel normalnie Amerykanie lądują po raz drugi i zaraz Niemcy zajmą plażę i załadują się na amerykańskie statki i popłyną do Nowego Jorku, tam się desantować. No w każdym razie tutaj ciężko drużyna. Tu ja widziałem, że chłopaki po tej stronie starali się bronić tego wzgórza, starali bronić się tej strony, ale zapomnieli tu o tej kotlince, o tej przerwie. Tu trzeba było się usadowić gdzieś w tych domach z jakimś Panzerfaustem, jakiś inżynier, jakiś LMG. No niestety w tej chwili będzie bardzo ciężko. Każdy czołg wyjeżdżający z plaży, każdy pojazd wyjeżdżający z plaży, tak jak widzicie w tej chwili te piękne wybuchy na plaży, to są właśnie pojazdy wroga, niszczące wszystkie pojazdy amerykańskie, które starają się wyjechać, zdesantować i będzie to problem. Nie wiem, nie sądzę, żeby tutaj drużyna amerykańska była w stanie się oprzeć i wytrzymać. Ja podejrzewam, że jeszcze bodajże 30 minut musieliby się utrzymać na tym punkcie. Nie wiem, jakby tego dokonali, chyba że jakimś heroicznym, a nagłym atakiem na lewe skrzydło. Tutaj zepchnąć i gdzieś z tej góry, oczywiście odebrać w WN-71 się nie da, ale to wzgórze przynajmniej odbić, ale to jest takie marzenie ściętej głowy, przynajmniej tak mi się to wydaje. Przynajmniej popodziwiamy piękne widoki, bo wygląda to przecudownie tu na tej plaży, muszę wam powiedzieć. Tak, właśnie jeszcze 28 minut musieliby utrzymać ten punkt, by to wygrać, ale nie sądzę, żeby to się w ogóle dało zrobić. Okej, jest mobilny punkt odrodzenia, podjechał. Mamy też garnizon, ale mamy też PZ-4 świetnie ustawioną, strzelającą w punkt. Wiedzą doskonale, gdzie jest ten garnizon, a skąd wiedzą? Stąd wiedzą, że tutaj biegało rozpoznanie Recon i po prostu wiedzą, gdzie ten garnizon stoi. No i w tej chwili popatrzcie, Niemcy już na plaży, PZ-4 stoi na górze, okłada ogniem, przeciwnik rozpoczął przejmowanie krytycznego sektora. To jest naprawdę stan krytyczny, sytuacja bardzo ciężka. Garnizon, ostatni garnizon na punkcie szedł, mają jeszcze mobilny, ale czy tutaj da się coś zrobić, nie wiem, nie sądzę. Tak patrząc na to, w sumie od dobrych 5 czy 10 minut po tym, jak posypała się obrona na tylnej baterii i na Verville, to miałem jeszcze nadzieję, że tutaj na WN-71, pomimo że ponieważ ten punkt jest troszeczkę łatwiejszy do obrony, że tutaj coś więcej powalczą Amerykanie, jednak niestety nie dało się. Ja widzę cały czas te same osoby na czacie i dla nich duże prompsy, także tutaj już jest game set and match. Moim zdaniem PZ-4 wjechała na plażę, zaraz wywieszą normalnie pantalony, będą się suszyć i opalać, no a Amerykanie z powrotem na łajby i na Wyspy Brytyjskie przemyśleć, jak należało przeprowadzić tą operację od nowa. Tak sobie poustawiałem, myślę, będzie ładna ikonka, zrobię sobie zdjęcie. Muszę powiedzieć, przepiękna mapa, przepięknie wygląda, obie drużyny zasługują na pochwałę, bardziej zasługują na pochwałę Niemcy, którzy świetnie to zrobili, Amerykanie, niektórzy gracze, świetna sprawa z komunikacją, niektórzy niestety o tej komunikacji zapomnieli, a przede wszystkim mi się wydaje, że niektórzy zapomnieli, jaki tryb grają. Jest to ofensywa, moi drodzy, ofensywa. Dobrze, mam nadzieję, że wam się ten komentarz podobał. Przypominam, że będzie się pojawiały również z gry Postscriptum i składy tego rodzaju właśnie seria Hey in the Sky, czyli oko na niebie i kciuk w górę, łapeczka oczywiście, subskrypcja, dzwoneczek notyfikacji, komentarz dla zasięgu, taktyczny bądź nietaktyczny, podzielcie się filmem, gdzie chcecie, odwiedźcie mnie na moich social mediach. Bardzo dziękuję wszystkim swoim wspierającym, mordeczki, jesteście wielcy. Dzięki tylko wam dostaję parę euro raz na parę miesięcy.
miesięcy od tego wspaniałego YouTube'a. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.